Pora na sporty motorowe. We Wrocławiu sezon udanie zakończyli miłośnicy wirtuozerii na motocyklach. Zgodnie z planem udało się przeprowadzić pierwszy rajd andrzejkowy w trialu. W imprezie wystartowało 14 zawodników. Opady śniegu dodały wyjątkowej scenerii zmaganiom. Do Wrocławia zjechało kilku czołowych polskich trialowców. Łącznie wystartowało 14 zawodników. Miłośnicy tej dyscypliny sportu mieli do pokonania 20 odcinków jazdy obserwowanej w czasie 3 godzin. Organizatorzy ze Sparty Wrocław przygotowali bardzo zróżnicowaną i widowiskową trasę dla trzech kategorii. W rywalizacji w klasie otwartej zdecydowanie najlepsi byli zawodnicy Smoka Kraków. Wygrał Krzysztof Martyna przed Tomaszem Kuzakiem. Trzecie miejsce zajął nasz Dariusz Błaszczyk. W konkursowej jeździe motocyklem ze zwycięstwa cieszył się także krakowianin Tadeusz Baton. Drugi był zawodnik Sparty Zbigniew Łupkowski, a trzeci niezrzeszony Tomasz Łaczek. Wreszcie kategorię weteran wygrał Krzysztof Paluch z wrocławskiej Sparty, który triumfował przed swoim kolegą klubowym Mariuszem Ambrożewiczem. Zawody rozegrano przy ulicy Wilczej we Wrocławiu na terenie wieloletniego partnera Sparty firmy Kasos.